Leonard Pietraszak, honorowy obywatel Bydgoszczy. Bydgoszcz informuje. Leonard Pietraszak zmarł w wieku 86 lat. Rodowity bydgoszczanin, znany aktor, kochał swe rodzinne miasto. Zostanie pochowany na cmentarzu starofarnym. Po wojnie mieszkaliśmy przy ulicy Grunwaldzkiej. Tam zrodziła się moja pasja do boksu i trudno się dziwić, skoro naszym sąsiadem był legendarny Felix Sztam. Kariery wielkiej w ringu nie zrobiłem, ale nabrałem charakteru. Podstawówka imienia Jana Matejki, liceum Adama Mickiewicza, spacery po Wyspie Młyńskiej, kanał bydgoski, Muzeum Wyczółkowskiego. I pierwsza praca w bydgoskim ruchu, gdzie byłem instruktorem do spraw prenumeraty prasy zakładowej. Mówił Leonard Pietraszak we wrześniu 2018 roku, gdy odbierał tytuł honorowego obywatela Bydgoszczy. W 2012 roku odsłaniał swój podpis w bydgoskiej Alei Autografów na ulicy Długiej. Dwa lata temu razem z małżonką przekazał swój zbiór obrazów Muzeum Okręgowemu w Bydgoszczy. Leonard Pietraszak jest najbardziej znany z ról w telewizyjnych serialach Czarne chmury, 40-latek i Kariera Nikodema Dyzmy. Pan Leonard kochał nasze miasto, a my wszyscy kochaliśmy pana Leonarda. Panie Leonardzie, nigdy o panu nie zapomnimy. Pożegnał zmarłego prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. Przed laty miałem honor odkrywać swój autograf na Długiej, że gdziekolwiek byłem, czy to po nauki wyjechałem, czy potem w czasie pracy mojej zawodowej byłem w tym czy innym mieście, nigdy nie przestałem być bydgoszczaninem.